Sanocki Szpital otrzymał blisko 500 tysięcy złotych na zwiększenie kontraktu. Są też w tym pewne przesunięcia z innych niewykonanych kontraktów. W sumie to jest ponad 500 tysięcy złotych, w tym duża część idzie na kardiologię. I tutaj myślimy, rozmawialiśmy członkowie zarządu z dyrekcją szpitala, aby zwiększyć ofertę usług wykonywanych przez na przykład kardiologię. Myślimy tutaj o wszczepianiach rozruszników serca oraz o zabiegach ablacji. Mamy takie możliwości, były też rozmowy prowadzone z lekarzami, którzy mogliby wykonywać te zabiegi, dlatego cieszymy się, że została zwiększona dotacja na ten cel i mam nadzieję, że już wkrótce będą pierwsze zabiegi przeprowadzone przez Sanocki Szpital. Duża rola w tych pieniądzach, które otrzymaliśmy, w zabieganiu o nie jest kilku osób, bo ławą ruszyliśmy, aby te pieniądze wywalczyć do Rzeszowa, pani europoseł Kacijewska, pani poseł Chomycz, pan marszałek Miklicz, no i członkowie zarządu. Dlatego cieszymy się, że takie efekty są. Myślimy też o dalszym rozwoju chirurgii naczyniowej w Sanoku. Zastanawiamy się i rozważamy kilka alternatyw. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli szerszemu gronu osób podzielić się z naszymi przemyśleniami, z naszymi rozstrzygnięciami. Dlatego cieszymy się, że w dalszym ciągu idziemy w kierunku rozwoju naszego sanockiego szpitala.